tęcza, rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie. Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię. Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie. Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię. Młodzież rozpaczony, zrozum modujący, mocących się wysłuchaj, wybacz umierającym, spójrz cierpienia sokole, na wszechświat i na ziemię, na cichy, ciemny kościół, dziecko wzywające Ciebie. Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie. Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię. Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie. Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię. A gdy będziesz sądził boskie miłosierdzie, prosimy Twoje dzieci, nie sądź na miarę siebie. Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie. Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię. Rozpięty na niebie, Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię. Na ruchliwe ulice zabieganych ludzi, gdzie noc się już kończy, a ranek się budzi. Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża do ciężko pracujących, mających na plecach. Rozpięty na ramionach, sokół na niebie. Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię. Błogosławiona jesteś, Maryjo, która przyjmując zwiastowanie anioła, stała się Matką Boskiego Słowa.
błogosławiona, bo rozważając w milczeniu naukę z nieba, stałaś się uczennicą boskiego mistrza. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Intencje, które kapłani ofiarują Panu Bogu. Ojciec Robert modli się w intencji pielgrzymów ze Słówczyna. Kolejna intencja: o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi, Matki Bożej, dla pewnego małżeństwa, o uzdrowienie ich serc, dusz, o łaskę zostania rodzicami, dla Renaty, Andrzeja. Ksiądz Łukasz modli się za pielgrzymów też ze Słówczyna. Ksiądz Piotr o wiarę, nadzieję i miłość oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny Jakowickich i Oliwii Wiśniewskiej. Ksiądz Walter modli się w intencji pielgrzymów z biura pielgrzymkowego imieniem świętej Faustyny oraz za ich rodzinę. Pozostali kapłani mają swoje intencje. Ja modlę się za nasze spotkanie. Obfite błogosławieństwo dla nas, abyśmy poznali miłość i miłosierdzie Jezusa, abyśmy spotkali Tego, który jest naszym życiem, naszą drogą, prawdą. I również ofiaruję w intencji tych wszystkich, którzy słuchają nas teraz na żywo poprzez transmisję w wielu miejscach Polski i świata. I za tych wszystkich, którzy będą odsłuchiwać tego spotkania, aby właśnie spotkali Boga żywego, Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Spotykamy się w tym sanktuarium świętego Ojca Pio również, aby modlić się przez wstawiennictwo Maryi. Maryja jest matką nas, naszą. Niech również jej sercu będą powierzone nasze intencje, z którymi tutaj jesteśmy. Abyśmy godnie mogli brać udział w tej najświętszej ofierze. Aby nasze serca i dusze były czyste. Prośmy, żeby Chrystus obmył nas swoją krwią i uwolnił od wszelkiego rodzaju zła i grzechu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, co wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty w Najświętszej Dziewicy Maryi dałeś nam wzór ucznia wiernie zachowującego słowa życia. Otwórz nasze serca na przyjęcie słowa zbawienia, aby mocą Ducha Świętego codziennie w nas brzmiało i rodziło obfite owoce. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi Syracedesa. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona, serce me w niej się rozradowało. Noga moja wstąpiła na prostą drogę. Od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę. Postąpiłem w niej, a temu, który mi dał mądrość, chcę oddać cześć. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn. Zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości. Z nią od początku zyskałem rozum, dlatego nie będę opuszczony. Wnętrze moje poruszyło się, aby jej szukać. I był to dla mnie zysk wspaniały. Dał mi Pan język jako zapłatę dla mnie i będę go nim chwalił. Oto Słowo Boże. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana niezawodne uczy prostaczka mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto najczystsze. Słodsze od miodu płynącego z plastra. Słowa Twe, Panie,
są duchem i życiem. Nie znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca. Panie, opoko moja i mój Zbawicielu, słowa Twe, Panie, są chwała Tobie, Słowo Boże. Błogosławiona jesteś, Panno Mario, zachowałaś Słowo Boże i rozważałaś je w swoim sercu. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Duchu Święty, za którym tęsknią nasze dusze, które wołają, abyś przyszedł, bo bez Ciebie są suche, puste i martwe. Przyjdź, Duchu Święty, do nas teraz. Przyjdź do nas w czasie słuchania słów Ewangelii. Przyjdź, abyśmy słuchali bez lęku. Abyśmy słuchali tak jak Maryja, tak jak Święty Ojciec Pio, którzy wiedzieli, że Słowo Boże daje im życie, że w Słowie jesteś Ty, Duchu Święty, ukryty, jako Duch mądrości, uczący życia według tej mądrości, którą Ty dajesz wszystkim przyjaciołom i uczniom Boga. Przyjdź, Duchu Święty, i daj nam łaskę życia mądrego, pięknego, dobrego. Prosimy o to, żeby dzięki Twojej obecności stało się to możliwe, bo bez Ciebie to będą tylko piękne, ale puste słowa. Przyjdź przez Maryję, która zawsze miała odwagę wypełniać każde słowo, każde żądanie Boga Ojca, każde natchnienie Twoje, każdą uwagę pochodzącą z ust Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty. Szalafej halejty lamala.
Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, który można nazwać okresem wielu łask, okresem wielkiego miłosierdzia, okresem, kiedy Bóg wylewa swoje miłosierdzie. Nawet Ojciec Święty wczoraj, kiedy była liturgia pokutna w Watykanie, zapowiedział już, że od 8 grudnia tego roku, od uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, zacznie się Rok Święty Bożego Miłosierdzia. Ojciec Święty słucha Ducha Świętego. Ojciec Święty rozpoznaje obecność Ducha Świętego, zapowiada więc ten czas. Czas, który będzie czasem miłosierdzia. Ale Wielki Post również, który przeżywamy, jest tym czasem miłosierdzia. Czasem zbliżania się do Jezusa. Czasem robienia rachunku sumienia z mojego życia wiary, albo z mojego życia bez wiary. Z mojego życia z Nim, albo bez Niego. Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii o Jezusie, który jako młodzieniec miał odwagę głosić naukę pełną mądrości Bożej starszym już nauczycielom, nauczycielom wiary Izraela. On postanowił, że z woli Ojca będzie głosił w nowy sposób Ojca Niebieskiego, że będzie głosił wiarę w Boga Ojca, jaką nikt nigdy wcześniej nie głosił. W taki sposób, z taką mocą, z taką odwagą i z taką mądrością. Także wielu, słysząc go, a byli to przecież ludzie wykształceni, byli to doktorzy praw żydowskich, prawa mojżeszowego, byli zdumieni, byli zaskoczeni. Słuchali go z uwagą. Dziecko naucza ich. Dziecko, które przychodzi w imieniu Boga. Oni wyczuli, że to jest niezwykłe dziecko. Wyczuli, że ten młodzieniec, ten Jezus, to jest posłańcem Boga. Wyczuli to, bo Bóg dał im to poznać. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że ta mądrość Boża szczególnie była dana Maryi. Że Maryja karmiła się tą mądrością Boga, która była jej dana przez Jezusa. Maryja żyła, można powiedzieć, na co dzień z Jezusem jako wcieloną mądrością. Pierwsze czytanie o tym mówiło. Mówiło o pisarzu, który napisał księgę mądrości pod wpływem Ducha Świętego i ta księga jest napisana w taki sposób, że ten autor, który pod wpływem właśnie Ducha Świętego ją napisał, mówi: tęsknię za mądrością. Pragnę, żebyś mi ją dał, Boże. Pragnę, żebyś mi wylał ją na mnie, jak deszcz jest wylewany z nieba na ziemię. I Maryja miała tą cudowną łaskę, że mogła żyć z właśnie wcieloną mądrością Jezusem. Mądrość, którą głosił jej Jezus, nigdy jej wcześniej nie usłyszała, bo była to mądrość, która pochodziła z nieba. Ojciec Święty, ojciec Pio, był człowiekiem, który miał w sobie mądrość Bożą. Był to zwykły kapłan, który nie był doktorem teologii czy filozofii, a miał w sobie mądrość, która zachwycała wielu ludzi, nawet teologów, nawet biskupów, kardynałów, nawet niektórych papieży. I Ojciec Święty, ojciec Pio, mówił takie słowa pełne mądrości. Mówi tak: po śmierci, kiedy będzie mi dane pójść do nieba, to powiedział: nie pójdę do nieba, nie przejdę przez bramę nieba, póki ci, których Bóg mi dał na ziemi, nie przekroczą tą bramę nieba i nie wejdą do nieba. Ja będę stał przy bramie niebieskiej razem ze świętym Piotrem i czekał na dzieci moje, które dał mi Bóg.